Panie burmistrzu, to już prawie pół metek pańskiej kadencji tu w tym urzędzie koneckim i samorządu również. Chciałbym panu zadać następujące pytanie. Co przez ten okres prawie dwóch lat udało się już panu zrealizować z pańskiej kampanii wyborczej, czyli z tego, co pan wyborcom mówił, co pan obiecywał. Ja bym prosił jeszcze, żeby pan mniej mówił może o tym, co pan kontynuuje po poprzednikach, a bardziej o tym, co panu samemu się udało zrobić od początku, że tak powiem. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję panie redaktorze za to pytanie. I tak naprawdę to po poprzednikach niewiele kontynuujemy. Urząd, który zastałem, nie tylko jako sam budynek administracyjny wymagał rozwiązania szeregu problemów, ale także struktura tego urzędu wymagała tych zmian. Nasza kadencja, co prawda dopiero dwuletnia, spowodowała rozwiązanie strategicznych problemów dla Końskich, tych najważniejszych, nierozwiązywalnych od ponad 20 lat, a niektórych i od dłuższego okresu. Czym mogę się pochwalić? Bardzo proste pytanie i bardzo prosta odpowiedź. Dziś park, ten, w którym jesteśmy, zespół parkowo-pałacowy, należy do mieszkańców miasta i gminy Końskiej. Jesteśmy jego właścicielami. Udało nam się uregulować status prawny, zapłacić za tą nieruchomość, podpisać akt notarialny i możemy powiedzieć, że strategiczny problem dotyczący miejsca wypoczynku, rekreacji, siedziby urzędu, siedziby przedszkoli i naszego gimnazjum jest rozwiązany, a był ogromnie zagrożony. To jest jeden z tych strategicznych elementów, o których wspomniałem. Kolejną rzeczą, którą udało nam się doprowadzić do szczęśliwego początku, jak na razie, to jest budowa obwodnicy miasta i gminy Końskie z przebudową drogi 728. Co prawda jest to budowa realizowana przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ale od zawsze miała być realizowana przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ale nie dało jej się zrealizować aż do dnia dzisiejszego i dzięki staraniom moim bezpośrednim, osobistym, jak również starosty koneckiego, radnych sejmikowych, bo prosiłem o wsparcie wszystkich, którzy mogliby pomóc, aby ta droga powstała, aby takiego wsparcia udzielili. Nikt, zarówno świętej pamięci Jarek Przygocki, jak i Sławek Marczewski, czy Bogdan Soboń, marszałek Jarubas, marszałek Maćkowak, nikt nie odmówił pomocy. I to bardzo cieszy, że te pieniądze trafiły tutaj, do naszego powiatu koneckiego, do gminy Końskie, a nie w inną część województwa świętokrzyskiego, a tak mogło się stać. To jest kolejny strategiczny problem, któryśmy rozwiązali, jeśli chodzi o miasto i gminy Końskie. Następna sprawa ogromna, bo to są sprawy ogromnej wagi, to jest zbiornik w Siedli. Jak pan redaktor wie, 2-3 tygodnie temu podpisaliśmy ze starostą koneckim akt notarialny. Gmina Końskie stała się właścicielem ponad 53 hektarów gruntu pod zbiornikiem Sielki. Możemy przystąpić do kolejnych na razie planowania, a później realizacji inwestycji już na swoim gruncie. To są te elementy strategiczne. Kolejny, to jest już czwarty strategiczny problem, też od lat nierozwiązywalny, to są hałdy. Wiemy dobrze, że 14 hektarów gruntów jest zasypanych odpadami poprodukcyjnymi z byłych zakładów Zamtar. Gmina Końskie również przejęła te tereny. Jesteśmy na etapie przygotowania jak najbardziej korzystnego rozwiązania dla gminy, które pozwoli nie tylko usunąć te odpady, ale także odzyskać 14 hektarów cennego gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie i obwodnicy, i strefy przemysłowej, i dziś zakładów ceramicznych, które tam funkcjonują. To są takie najważniejsze rzeczy, które udało nam się zrobić i myślę, że one w latach następnych będą w sposób znaczący oddziaływać na to, co będzie się działo w Końskich, na miejsca pracy, na rozwój tego miasta. Mam nadzieję, że taki bardzo dobry i pozytywny. Nie wspomnę już o tym, że budżet, który realizujemy w tym roku, to jest budżet najbardziej inwestycyjny ze wszystkich budżetów, jakie kiedykolwiek Końskie miało. 60 milionów złotych z całego budżetu wydajemy na inwestycje. To są pieniądze, które trafią tak naprawdę do
wielu koneckich firm, w sposób oczywiście pośredni, bo wiele firm koneckich realizuje te inwestycje tutaj na naszym terenie, ale także poprawi całą infrastrukturę. Tych inwestycji jest ponad 70, mniejszych i większych, ale one są i myślę, że w ciągu następnych lat też będą przynosić konkretne efekty. Panie redaktorze, można by jeszcze wiele opowiadać o drogach, chodnikach. To wszystko widać na ulicy, to wszystko widać w miejscowościach okolicznych. Myślę, że każdy, kto podróżuje, każdy, kto jest w Końskich, zauważa to, że Końskie ruszyły z miejsca. Wiele kontrowersji wśród części, co prawda, mieszkańców i części grupy radnych budzi największa chyba inwestycja od wielu lat realizowana na terenie miasta i gminy Końskie. Pan wie, o czym tutaj będę mówił. Właśnie ta inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej. Ogromne pieniądze unijne i wkład własny. Ale co tutaj budzi niepokój w tym wszystkim? Otóż niepokój budzi tak zwany problem przyłączy. Co z tym problemem, panie burmistrzu? Czy on już jest w trakcie rozwiązywania, czy jakiś pomysł, koncepcja na to, żeby właśnie zakończyć ten proces? Zresztą on musi być zakończony, bo inaczej mieć tak zwanego efektu ekologicznego, jeśli tam odpowiednia ilość tych przyłączy nie będzie na mieszkańców wykonana. Panie redaktorze, duży projekt i jeśli chodzi o przyłącza, to z mojego punktu widzenia i z punktu widzenia prezesa, jak i tego, co udało nam się zrobić w ciągu ostatnich miesięcy, to tak naprawdę nie ma żadnego zagrożenia i żadnego problemu. Dziwią mnie czasem pytania radnych, którzy tak naprawdę tą wiedzę powinni mieć już dużo, dużo wcześniej, ponieważ projekt był przygotowywany od lat. I jeśli coś budzi kontrowersje albo nie jest rozwiązane, to nie dlatego, że ja tego nie rozwiązałem, tylko dlatego, że było słabo przygotowane. Dopiero teraz rozwiązujemy te problemy, dopiero teraz składamy, w zasadzie już złożyliśmy wnioski o dofinansowanie budowy przyłączy, bo tak naprawdę moi poprzednicy nie przygotowali tego projektu dostatecznie dobrze i o tym mówią fakty. Zresztą sami, będąc jeszcze nadzorującymi, czyli pan Szatkowski, będąc zastępcą Mała, a pan Obratański, będąc Małą, napisali do Wojewódzkiego Funduszu i do ministra taką formę skargi, że nie jest prowadzony właściwie nadzór, będąc jednocześnie tymi osobami, które wzięły na siebie obowiązek nadzorowania tej inwestycji, tej menedżerskiej. Więc na biurku mam od pana dyrektora jednostki realizującej projekt, pana Tomka Szatkowskiego, takie zestawienie finansowe sprzed 3 tygodni, 4, które mówi, że projekt jest niedoszacowany około 23 milionów, że 23 miliony brakuje jeszcze na to, żeby zrealizować tą inwestycję i tych środków poszukujemy. Mamy już gotowe rozwiązania, nie ma żadnego zagrożenia, jeśli chodzi o realizację tej inwestycji i myślę, że będzie ona zrobiona jeszcze lepiej niż była planowana i z lepszym skutkiem finansowym dla mieszkańców. Dziś nie mogę rzucić obietnicy na wiatr, a takie obietnice niejednokrotnie różne osoby rzucają, szczególnie w kampanii wyborczej. Nie jesteśmy w kampanii wyborczej, jesteśmy, tak jak pan powiedział, na półmetku. Myślę, że czas pokaże, że te rozwiązania, które zaproponowałem, są dużo, 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 dużo lepsze. Także, panie burmistrzu, sporo uwag krytycznych i one są kierowane pod adresem pana osoby, dotyczy tak zwanej rewitalizacji części miasta Końskie, a szczególnie chodzi tutaj o ulicę Strażacką i o wymianę oświetlenia ulicznego na niektórych ulicach w centrum miasta. Wątpliwości w tej sprawie między innymi przedstawiły dwie osoby, dwoje radnych na ostatniej sesji, czyli pani Barbara Zielińska i pan Piotr Słoka. Czy to, co oni powiedzieli, budzi jakiś niepokój u pana, czy nie? Czy to, co wypowiedzieli na tej sesji, to są jakieś uchybienia, jakieś niedociągnięcia, jakieś, no, żeby nie powiedzieć ostrzej, problemy, które mogą wyniknąć przy rozliczaniu tych inwestycji, czy tu nie ma żadnych zagrożeń? Panie redaktorze, wymienił pan tak naprawdę dwóch radnych opozycyjnych,
którzy no, zawsze będą krytykować, nawet jak będzie droga prosta, to będą mówić, że jest krzywa. No przepraszam, bo przecież koalicyjni nie będą, mam nadzieję, pana krytykować. Dlaczego nie? Każdy radny ma swoje zdanie. Tak jak zdarzyło jest, się to. Tak? Nie, no to wydaje mi się, że pan redaktor będąc na sesji nie zauważa wszystkich głosów radnych, bo każdy ma z nich naprawdę świetne wystąpienia i proponowałbym, żeby pan kiedyś redaktor zwrócił uwagę na to, o czym mówią, bo jeśli się krytykuje, to ta krytyka powinna być konstruktywna. Jeśli się poddaje jakieś pomysły do realizacji, to nie takie z kosmosu, tylko takie, które są możliwe do zrobienia, więc wielu radnych posługuje się taką retoryką, która no, z natury jest nastawiona na nie, więc no, nie dziwi mnie to w przypadku tych dwóch radnych. Natomiast ja powiem, jeśli chodzi o ulicę Strażacką, nie ma żadnego zagrożenia, panie redaktorze. Jeśli chodzi o całą budowę ulicy Strażackiej, to oczywiście jak na każdej budowie są utrudnienia, bo nie da się przebudować całości drogi od podstaw, z odwodnieniem, z kanalizacją, z wodociągiem, z przyłączami, z energetyką całą, żeby ulica nie była rozkopana. Czas założony na realizację tej inwestycji był bardzo krótki. To jest praktycznie rok czasu, od wiosny do jesieni. Wczoraj mieliśmy uruchomienie, otwarcie inwestycji terenów przemysłowych. W zasadzie w ciągu 6-7 miesięcy inwestycja zrealizowana od podstaw. Ale dużo łatwiej buduje się w szczerym polu, gdzie nie ma zabudowań, gdzie nie ma infrastruktury, a dużo trudniej buduje się w jednej z najstarszych ulic Końskich, gdzie chciałbym zwrócić uwagę na to, że przy realizacji tej inwestycji jest mnóstwo niespodzianek, które znajdują się pod ziemią, a które były niewidoczne, takich zupełnie niezaewidencjonowanych, jak choćby kolizje energetyczne z przewodami gazowymi, gdzie no, ktoś kiedyś budował kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, gdzie przewody leżą bezpośrednio na sobie, stwarzając zagrożenie, co nie było przewidziane do realizacji, ale tego nie możemy zostawić pod spodem. My musimy zrobić tak dokładnie, aby tą ulicą można było przez długie, długie lata jeździć i ponownie jej nie rozkopywać i nie remontować. Nie był przewidziany w realizacji projektu przebudowa wodociągu. To wszystko musieliśmy dopiero z wodociągami, z naszym przedsiębiorstwem wodociągów i kanalizacji robić w trakcie tej inwestycji. Bardzo dużo przyłączy kanalizacyjnych, które były wpięte kiedyś w deszczówkę. Trzeba było to wszystko przełożyć, więc tych problemów było bardzo dużo. I myślę, że gdyby radna Zielińska zadała sobie trud i spojrzała, ile pracy wykonał Wydział Inwestycji, inżynierowie, żeby doprowadzić tą sytuację do normalizacji, żeby budowa szła do przodu, to zdawałaby sobie sprawę, że to naprawdę ogromny kawałek roboty. I ja mogę powiedzieć tak, dziękuję bardzo wszystkim pracownikom Wydziału Inwestycji i Wodociągów, że tak sprawnie to poszło mimo tych trudności. Natomiast jeśli chodzi o oświetlenie, tak samo, wszystkie dokumenty są, i specyfikacja jest, dokumentacja przetargowa, żeby można się było zgodzić na jakąkolwiek zmianę, to potrzebujemy zmiany projektanta. To nie jest tak, że ktoś sobie może dowolnie szachować, czy dobierać technologię, czy zmieniać sposób wykonania. To wszystko jest w dokumentach i myślę, że to nie ma żadnego zagrożenia, panie redaktorze. Zresztą rozliczyliśmy już sporo inwestycji, niektóre, że tak powiem, ratowaliśmy po poprzednikach, żeby się udało utrzymać to dofinansowanie, ale sobie radzimy. Ja mam zaufanie do swoich pracowników i myślę, że z każdym problemem sobie poradzę. Na początku tego roku przeprowadził pan, panie burmistrzu, reorganizację tego urzędu. Na to Rada Miejska, bo pan zaproponował, przyznała jakby, no nie tylko na to, ale w ogóle na administrację samorządową, 1,5 miliona złotych więcej w tym roku w budżecie. I w związku z tym mam takie pytanie, panie burmistrzu. Czy dwa główne cele, które według akademickich podręczników winny każdej organizacji przyświecać, to znaczy pierwszy, usprawnienie funkcjonowania instytucji, drugi, oszczędności finansowe,
z tym związane. Czy pańskim zdaniem w tym przypadku one zostały osiągnięte? Panie redaktorze, źle postawione pytanie. Z gruntu stawiające w trudnej sytuacji odpowiadającego. Po pierwsze, reorganizacja nie kosztuje 1,5 miliona złotych. Ja powiedziałem, przepraszam, że na funkcjonowanie administracji na tam tyle nie. jest. Panie redaktorze, ani reorganizacja nie kosztuje 1,5 miliona złotych, ani administracja nie kosztuje 1,5 miliona złotych. Jeśli chodzi o zmiany, też nie są wprowadzone od początku roku, tylko czas przygotowania tych zmian trwał 1,5 roku. Czyli 1,5 roku obserwowaliśmy razem wspólnie, jak funkcjonują wydziały i co należałoby zmienić, aby funkcjonowały jeszcze lepiej, biorąc pod uwagę to, co Pan powiedział, czyli administracja, czyli my mamy jak najwięcej środków pozyskać dla miasta i gminy Końskie i to się dzieje, bo 60 milionów to, co realizujemy, to się nie wzięło znikąd, tylko właśnie dzięki tej administracji. I cały czas musimy mieć na uwadze jedną zasadniczą rzecz. Proszę zwrócić uwagę, ja mogę ten przykład podać, nie podając nazwisk. Inżynier w Wydziale Inwestycji u nas, pracujący, nadzorujący inwestycje wartości 20 kilku milionów złotych, zarabiał do tej pory 1700 zł brutto, a niektórzy 1600 zł brutto. Gdzie w jednostkach podległych, tak jak przejrzałem przechodząc dokumenty, niejednokrotnie pracownik fizyczny lub sprzątaczka miałby 2200 brutto. Przyzna Pan, że tak funkcjonujący urząd i tak doceniane kadry chyba nie są w stanie realizować prawidłowo swoich obowiązków, a wręcz bym powiedział, że jest to swojego rodzaju dyskryminacja niektórych pracowników. Powiedziałem dość, nie ma przyzwolenia na to, aby ludzie, którzy naprawdę biorą ogromną odpowiedzialność i realizują mnóstwo zadań ze swojego zakresu, mieli tak rażąco niskie wynagrodzenia. Tym bardziej, że zawsze mówiliśmy, że dbamy o naszych młodych ludzi, tak? Dajemy im pracę, chcemy, żeby się kształcili, chcemy, żeby byli najlepsi. Dlatego trzeba było to zmienić. I ta reorganizacja, zmiana struktury, wzrost płac miały między innymi na celu zlikwidowanie takich dysproporcji. I to się dzieje sukcesywnie w każdym wydziale. Ci pracownicy zarabiający najmniej otrzymują największe podwyżki. Takie było zadanie moje, żeby spłaszczyć dysproporcje, żeby podwyżki nie były procentowe, bo wtedy one jeszcze zwiększają bardziej te dysproporcje pomiędzy kadrą kierowniczą a pracownikami niższego szczebla, ale żeby były kwotowe i żeby jak najbardziej docenić tych, którzy mieli jak najmniej. Myślę, że to się udało. Jestem z tego bardzo zadowolony. Też chciałem zlikwidować taką praktykę, że wielu pracowników miało ciągle przedłużane umowy, jak nie umowę zlecenie, to krótką umowę o pracę. Zadawałem sobie pytanie, dlaczego ciągle temu pracownikowi zmieniać tą umowę, czyżby tylko po to, żeby trzymać go w szachu i w niepewności? Każdy z nas chciałby mieć stabilizację swojej pracy. Więc kolejnym elementem jest zmniejszenie do minimum, niezbędnego minimum tych umów zleceń, tych umów o pracę, które są krótkoterminowe, aby kadra kierownicza, kadra pracująca w Urzędzie Gminy była stabilna. Niezależnie od tego, kto będzie burmistrzem, czy ja, czy ktoś po mnie przyjdzie, żeby ci ludzie, którzy tu pracują, wiedzieli, że pracują dla miasta i gminy Końskie i nie boją się żadnego burmistrza, który może przyjść i w jakiś sposób im zagrozić. Będą realizowali te zadania, które mają sobie przypisane. To jest mój cel i myślę, że do końca roku uporamy się z pozostałymi wydziałami. Jeszcze uzupełniające, króciutko bym prosił odpowiedź Panie Burmistrzu, pytanie do tego tematu. Czy wzrosło zatrudnienie w urzędzie od poprzedniego okresu, czyli na przeciągu tych 2 niespełna lat? Jeśli tak, to ile osób zostało nowych zatrudnionych? Panie redaktorze, myślę, że można to policzyć na palcach jednej ręki. Jeśli za stałym urząd pracujący ze 100 kilku pracownikami, a jest w tej chwili 100 kilkunastu, ponieważ codziennie to się zmienia, bo mamy też pracowników interwencyjnych, mamy stażystów,
i to ta liczba może być codziennie inna, ale to jest na palcach jednej ręki, więc no ktoś próbuje w jakiś sposób przekłamać prawdę, a to za chwilę po nagraniu może pan redaktor sprawdzić, nadal jest to w granicach 100, 100 kilkanaście, więc to nie jest żaden wzrost zatrudnienia. Może pan też sprawdzić, jak następuje zatrudnienie naczelników. Krótkie przykłady. Ktoś może zarzucić, że reorganizacja ma na celu obsadzanie stanowisk ludźmi partyjnymi. Nieprawda. Platforma Obywatelska, ja jako burmistrz, stoimy na stanowisku profesjonalnej kadry. Prawie 90% osób, które w tym momencie objęło swoje stanowiska, to są awanse wewnętrzne. To są inżynierowie, magistrowie, pracownicy niższego szczebla, którzy kiedyś byli zastępcami i w ramach restrukturyzacji, w ramach zmian z urzędu dostali awans wewnętrzny, czyli zauważyłem ich ciężką pracę, zostali docenieni, zajmują te same stanowiska albo o stopień wyższy. Praktycznie nie został zatrudniony oprócz jednego przypadku żaden naczelnik z jakiegoś klucza, jak to się kiedyś opowiada, że partie mają apetyt na władzę. Nieprawda. To jest żywy przykład tego, że tak naprawdę profesjonalizm urzędu za mojej kadencji jest stawiany na pierwszym miejscu. I ostatnie już pytanie, panie burmistrzu, takie z gatunku lżejszych, może być może nawet żartobliwych. Otóż na forach internetowych i również w regionalnej prasie nie tak dawno pojawiły się dwie informacje dotyczące pańskiej osoby. Pierwsza mówiła, że, czy mówi nadal, bo to można przeczytać, że w czasie urlopu przebywał pan w Chinach. Jeśli tak, to chciałem zapytać, czy służbowo, czy prywatnie. I druga, ja tu mam nawet cytat, fragment cytatu, to jest z prasy regionalnej, dotycząca wyjątkowej długości i urody rzęs. Jakby pan to skomentował? Jeśli chodzi o urlop, to faktycznie od 2 lat po raz pierwszy byłem na 10-dniowym urlopie, ale nie były to Chiny, więc ktoś, kto takie informacje rozpowszechnia, zresztą jak wiele, to co pan wcześniej czytał, jest tam wiele bzdur, które oponenci próbują przekazać, żeby w jakiś sposób zdyskredytować osobę. No nie byłem w Chinach, także rozczaruję wielu, którzy myśleli, że byłem tam prywatnie, czy służbowo, czy za pieniądze urzędowe. Nie, za swoje prywatne odpoczywałem ze znajomymi, będąc na urlopie, ale nie w Chinach. Jeśli pan pozwoli, to zachowam to w tajemnicy, gdzie przebywałem na urlopie, ponieważ byłem za swoje pieniądze i prywatnie. I czy odpoczywam na sierpi, czy zbieram grzyby, jeżdżę rowerem, to już jest moja prywatna sprawa i myślę, że nie powinna nikogo interesować. Natomiast co do drugiej części, ona dotyczyła długości czego? Rzęs. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, chyba że pan redaktor chce mi głęboko spojrzeć w oczy i zobaczyć, czy one są faktycznie... Nie, ja tylko zacytowałem fragment tekstu z gazety. Z reguły jest tak, że mężczyźni przywiązują małą wagę do tego, do swojej urody i ja również. Po prostu jest się jakim jest, czy się ma siwe włosy, czy się ich nie ma wcale, to jest dla mnie rzecz drugorzędna. Oczywiście trzeba dbać o siebie, żeby być schludnie ubranym, estetycznie i to każdy powinien, mężczyzna, o tym pamiętać. Natomiast długość włosów, długość rzęs, krzaczaste brwi, czy wystające policzki, no tacy jesteśmy, musimy to zaakceptować. No chyba że ktoś by chciał, żeby dla jego przyjemności się oszpecić, no to niestety nie będę sobie rzęs obcinał dla czyjejś przyjemności. I tym troszkę żartobliwym akcentem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę z burmistrzem Końskich, panem Michałem Cichowskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.